Cześć, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnego GTX 970. Tym razem jest to konstrukcja od Asusa z chłodzeniem Strix. Oczywiście karta podkręcona już fabrycznie tutaj przez producenta. Konstrukcja chłodzona półpasywnie. Pod względem wyglądu wykonania konstrukcja Asusa nie różni się od całej serii Strix. Mamy tutaj jeden duży radiator, który chłodzi nam tylko i wyłącznie rdzeń karty graficznej oraz mniejszy czarny, który tutaj jest widoczny, odpowiada za chłodzenie sekcji zasilającej. Kości Samsunga niestety chłodzone nie są. Laminat jest czarny i matowy, natomiast od góry przykrywa go solidny backplate z w zasadzie stosunkowo niewielką ilością otworów, które tutaj ułatwiałyby trochę cyrkulację powietrza. Natomiast cała karta chłodzona jest tutaj przy pomocy ciepłowodów oraz dwóch wentylatorów. Wentylatory w zasadzie bez jakichś żadnych dodatkowych upiększników, wypustków i innych tego typu rozwiązań. Mamy tylko i wyłącznie naklejki nawiązujące do całej serii. Logo Strix widoczne również jest z boku. Na samym laminacie mamy dwa mostki, które umożliwia nam połączenie tej karty w konfiguracji wielokanałowej SLI oraz oczywiście slot PCI Express 16 w standardzie 3.0, który umożliwia łączenie tej karty z płytą główną. Do zasilania wymagane jest podpięcie tylko jedno 8-pinowe, także tutaj to też będzie konstrukcja energooszczędna, bo no wiadomo, zakres mocy, jaką karta może pobrać, jest w ten sposób dość skutecznie ograniczony. Samo chłodzenie przedłuża nieznacznie nam laminat. Karta w zasadzie wymaga standardowych obudów MIDI Tower. W przypadku mniejszej konstrukcji może być problem z jej zmieszczeniem. Jeśli chodzi o parametry, w tym długość tej karty, zapraszam Was na portal. Co do portów, to tutaj w zasadzie bardzo standardowe wyposażenie. 2 DVI, pełnowymiarowy HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Pozostała część śledzia zajęta jest przez otwory wentylacyjne. Co do parametrów technicznych tej karty, to tutaj producent podkręcił zegary i standardowe taktowanie tej karty wynosi 1114 MHz, a w trybie Boost 1253 MHz, przy czym pamięci fizycznie taktowane są 1763 MHz. Karta bardzo dobrze się kręci, podobnie jak inne konstrukcje właśnie GTX 970, dlatego jeżeli chodzi tutaj o różnicę pomiędzy taktowaniami fabrycznymi poszczególnych producentów, nie kierujcie się tym, ponieważ bez problemu jesteście w stanie jedną czy drugą kartę dogonić. Zacząć, myślę, należy od przypomnienia, że karta Asusa Strix jest chłodzona półpasywnie. Ta 970 dopiero zaczyna być jakkolwiek słyszalna, kiedy jej temperatura przekroczy 65 stopni Celsjusza. Do tego momentu wentylatory się w ogóle nie obracają. Natomiast to nie jest też karta, która przystosowana jest do tego, aby być chłodzona całkowicie pasywnie. No mamy tutaj jednak troszeczkę zabudowany ten układ chłodzenia i wiadomo, że należy oczekiwać wyższych temperatur dla takiej karty nieobciążanej, kiedy te wentylatory się nie obracają. Jak to wygląda? W tej chwili temperatura otoczenia to 24,2 stopnie Celsjusza, a temperatura karty graficznej 47 stopni Celsjusza. Zestaw od dłuższego czasu jest włączony, nieobciążany, ale pamiętajcie, że jest to też temperatura przy otwartej obudowie. W obudowach zamkniętych, w zależności od tego, jak ta obudowa jest przewiewna, te temperatury oczywiście będą się różniły, no, nawet nie, że mogą, ale będą się zawsze różniły. I pobór mocy. Pobór mocy przez całą platformę przy procesorze, o, teraz mam trochę zasłonię, żebyście lepiej widzieli, przy procesorze też nieobciążanym, taki pobór mocy około 80 kilku watów, także bardzo dobra wartość. Co by nie patrzeć, 970 są konstrukcjami energooszczędnymi i tutaj dla przykładu testowany Asus wymaga podpięcia tylko jednego złącza 6-pinowego PCI Express. Moi drodzy, rozpoczynamy sobie więc test z gier. Na pierwszy ogień idzie, jak widzicie, Far Cry 4. Rzućmy okiem na ustawienia grafiki. Full HD rozdzielczość, oczywiście pełny ekran, FSync wyłączony i jakość grafiki predefiniowana na ultra bez zmian. To jest ciąg dalszy kampanii. Trzeba tutaj się najpierw spotkać z tą babką, potem idziemy na polowanie, zniszczyć taką lożę wilków. No tu sobie trochę chwilę pogadamy. Przy okazji widzicie cały czas pobór mocy przez całą platformę testową. No, to już z tej świni nic nie będzie. Także trzeba poczekać, co ona tam powie. Z tej też chyba już nic nie będzie. Pójdziemy sobie więc strzelać z łuku, trochę będzie skakania. Można się przy okazji porozglądać po widokach. W tle jest cały czas włączony program MSI Afterburner i on sprawdzi nam zarówno temperatury, ile pamięci zostanie wykorzystane, bo o tym kilka słów będzie w podsumowaniu na temat tego, co się dzieje z 970 w tej chwili.
i zobaczymy, jak wygląda płynność tej grze. Oczywiście w prawym górnym narożniku widzicie z programu Action cały czas ilość generowanych klatek na sekundę. W zasadzie to mogłem wziąć sobie, po co ja tu schodzę. Tam jest przynajmniej był quad. Gdzieś z tego, co pamiętam. No, quada już nie mam. Co najwyżej taczka została. Na taczce można jechać. Tutaj też go nie widzę. No dobra. To idziemy w takim razie. Idziemy sobie na piechty. To jakieś sępy. Ciekawe, czy swoją drogą faktycznie w Himalajach żyją sępy. Nie wiem, powiem szczerze. No, tutaj można coś znaleźć. Okej. Okay. Wow. A ten co? Ty odporny. Dobra, trochę się wyleczymy. Nie myślałem, że mnie tak na dzień dobry załatwi. Dobra, teraz gdzieś tutaj strzały były. Poprawimy sobie zwierzynkę. To jest chyba jeden nawet z tych wilków tybetańskich. Dokładnie. Teraz co? Teraz sobie będziemy do wody skakali, co nie? Raczej stamtąd nic nie upoluje. Wow, bach. Piękny skok do wody. Normalnie szkoda, że żadnego fikołka po drodze nie zrobiłem. O, głęboko do tej powierzchni. Ciekawe, czy byłby się w stanie udusić. Dobra, jesteśmy na powierzchni, to możemy sobie powoli w stronę loży płynąć. Pobór mocy. Teraz trochę się na tym skupię. W tej chwili no cały czas niecałe 350 W. To jest wynik bardzo dobry. A pamiętajcie, że na pokładzie jest podkręcony procesor AMD FX8370E. Trochę się przesunęła. Przesunął poradnik z OC tego procesora. Tu można przeszukać. Zobaczymy, co to fajnego będzie. O, przy okazji strzały, ale strzały nam na razie nie są potrzebne. To idziemy dalej do loży. Nie mam pojęcia, jak się tym łukiem strzela, szczerze mówiąc. Bo matko, teraz to poleciało w ogóle gdzieś przez stworza. O, wilk leci. No, chodź tu, chodź, wilczku. Dobrze, słuchajcie, ja już jestem po testach z gier. Tutaj widzicie wyniki z MSI Afterburner. Tutaj widać wyraźnie, że karta była cały czas praktycznie obciążana na maksa. Zobaczmy przede wszystkim temperatury. Temperatura, moi drodzy, karty doszła do 75 stopni Celsjusza. To jest taka, powiedzmy, w normie wynik. Nie ma żadnej tragedii, a bierzcie pod uwagę, że karta jest chłodzona półpasywnie, więc moim zdaniem wynik jest nawet przyzwoity. Co do prędkości wentylatorów, ta doszła maksymalnie do 54%, czyli też relatywnie cicho karta powinna pozostawać. Zaraz tą wartość sobie tutaj wprowadzimy i zmierzymy sonometrem głośność pracy. Wentylatory rozkręcały się, do mojej drodzy, gdzie tu mamy ten tachometr, tutaj do 1500 obrotów. I pamięć, moi drodzy,
słuchajcie, 3 dokładnie maksymalnie było zajęte w grze Dying Light, 43 MB, czyli w zasadzie no, ta wartość magiczna, czyli 0,5 GB minimalnie przekroczona. Przyznam się szczerze, że będę robił testy, jak wypada to w przypadku rozdzielczości HD, jak wypada to w rozdzielczości Full HD, jak wypada to w rozdzielczości większej na 3 monitorach. Gra Dying Light, jak widać, bardzo dobrze tutaj wykorzystuje tą pamięć, a karta, mimo że ma deklarowane przez Nvidia 4 GB, no nie przekroczyła tutaj tego znacząco, także coś na pewno w tym jest. Zobaczymy, jak to wypadnie i jak będzie wyglądała wydajność właśnie z 3 monitorami. To jest taka zapowiedź na przyszłość, a teraz czas na pomiar głośności sonometrem. Sonometr jest umieszczony tradycyjnie w odległości 30 cm od karty graficznej. Ja, żeby nie przedłużać, się wyciszę i zobaczmy, jak głośna jest ta karta graficzna. Decybela to była ta wartość najniższa i tutaj zobaczcie, że wprowadzona jest manualnie wartość 54% dla karty graficznej, także tutaj, o proszę, wentylatorki się obracają. Zostały oddane dokładnie takie warunki, jakie karta miała podczas rozgrywki. Dobra, słuchajcie, już jestem po testach tej karty Asusa, korzystałem z niej dosyć długo, już mnie tutaj przedstawiciel Asusa chyba tam prześwięci. Ale dzięki temu tą kartę mam bardzo dokładnie przetestowaną. Co mogę nie powiedzieć na początek, może zacznę od temperatur. To chłodzone jest, ta konstrukcja chłodzona jest półpasywnie i o tym należy pamiętać, dlatego dosyć wysokie temperatury w spoczynku, podobnie jak i w przypadku innych konstrukcji Asusa Strix, które są chłodzone półpasywnie, są uzasadnione tym, że samo chłodzenie nie jest przystosowane do całkowicie pasywnej pracy i po prostu się nagrzewa. Wentylatory dopiero się włączają przy przekroczeniu pewnego progu temperatury. I tutaj karta nie wchodzi od razu nam na wysokie obroty, ale cały czas ta kultura jej pracy pozostaje zadowalająca. Pomiary sonometrem wykazały, że ta głośność pracy przekracza te 40 dB. Karta jest już więc wyraźnie słyszalna i w tym momencie była to najgłośniejsza konstrukcja w całym moim zestawie, ale nie jest to najgłośniejsza karta graficzna, jaką miałem okazję testować, także tutaj są chłodzenia zdecydowanie głośniejsze od chłodzenia Asusa DirectX U2. I dalej, wydajność tej karty. Ja, pamiętajcie, bazuję przede wszystkim na stokowych taktowaniach tej karty. I ta w porównaniu z wcześniej testowaną konstrukcją Gigabyte'a jest nieco mniej wydajna. Wychodzi to zarówno w testach syntetycznych, jak i w testach z gier. Karta niewiele, bo w zasadzie tej różnicy nie jesteście w stanie gołym okiem dostrzec, ale jest mniej wydajna od konstrukcji Gigabyte'a. I tu jedna bardzo ważna uwaga. O czym wspominałem na wstępie, GTX 970 od Asusa z chłodzeniem Strix, podobnie jak inne karty tej serii, bardzo dobrze się kręci. Dzięki temu tą różnicę jesteście w stanie bez problemu nadrobić. Wystarczy przesunąć dosłownie 2 suwaki, nie musicie nawet power limitu ruszać, nie musicie nawet napięcia ruszać w takim programie jak chociażby MSI Afterburner i jesteście w stanie te różnice nadrobić. Mało tego, karta w tym przypadku szła na 130 MHz więcej na rdzeniu i szła 35 MHz więcej na pamięciach przy zachowaniu cały czas bardzo niskiego poboru prądu i relatywnie niskich temperatur. Jak już jesteśmy przy temperaturach, to nie wspomniałem jeszcze o temperaturze podczas obciążania tej karty. Widzieliście sami, że podczas normalnej rozgrywki ta dochodziła w otwartej obudowie do 74 stopni Celsjusza. Oczywiście w obudowie zamkniętej te temperatury będą inne i będą czasami niższe. To też taka uwaga, bo jeżeli obudowa jest dobrze wentylowana, to ten przepływ powietrza przez obudowę jest po prostu lepszy nawet niż w takiej obudowie otwartej. Albo wyższe. No w przypadku obudów wyciszanych najczęściej te temperatury będą wyższe i tutaj różnica może być nawet ze spokojem kilku stopni. Co do mojej oceny tej karty graficznej. Przede wszystkim na duży plus zaliczyłbym jej niską energochłonność. No 80 kilka watów dla zestawu nieobciążanego i niecałe 400, tu jeszcze był spory zapas do 400 watów dla zestawu w pełni obciążanego z procesorem podkręconym AMD. To jest bardzo dobry wynik. Wydajność w grach. No tutaj w rozdzielczości Full HD naprawdę nie ma na co narzekać i od razu kilka słów na temat afery, a mianowicie problem z adresowaniem 500 MB pamięci na kartach serii GTX 970. Ten problem
Jeszcze przeze mnie nie został zbadany, natomiast no, są testy w sieci, możecie je przejrzeć i opinie są bardzo różne. W zależności kto jaką metodykę przejmuje, na czym bazuje, niektórzy twierdzą, są również filmy na YouTube, że problemy właśnie występują i odbija się to oczywiście na wydajnościach tych kart, a z kolei inne portale, bazując na swoich metodach testowych, uważam, że jest to marginalne i po prostu ten problem staram się trochę tak jakby zamieść pod dywan. Jak wygląda sprawa faktycznie? Ja się o tym sam przekonam. Będę sobie testował tą kartę graficzną w porównaniu z do Radona R9 290. 290 jest konstrukcją nieco mniej wydajną, ale tam problemu z adresowaniem pełnych 4 GB pamięci po prostu nie ma. No i zobaczymy, czy w jakikolwiek sposób odbije się to na wydajności przy rozdzielczości Full HD oraz z wykorzystaniem 3 monitorów w rozdzielczości Full HD połączonych ze sobą. Ja tą kartę oceniam mimo wszystko dobrze, mimo tego całego hejtu i słusznego hejtu na Nvidia, no bo tak się nie robi. Konstrukcja pozostaje wciąż bardzo wydajna, cicha, te temperatury są relatywnie niskie i bez problemu można na niej uruchomić każdą, nawet najnowszą, najbardziej wymagającą grę. Ode mnie więc to jest na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was oczywiście na portal do pełnej recenzji tekstowej. Tam znajdziecie wszystkie wyniki z gier, łącznie z wykresami, również wyniki testów syntetycznych, a także przede wszystkim zdjęcia, wszystkie parametry techniczne tej karty i platformę testową oraz metodykę, na jakiej karta była testowana. Jeżeli natomiast jesteście zainteresowani zakupem tej karty, w opisie filmu, jak go rozwiniecie, będzie link do porównywarki cen, tam sobie znajdziecie po prostu najtańszą ofertę. Moi drodzy, ode mnie to jest na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.